Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Dzisiaj, kochani, zajmiemy się twarzą trądzikową, taką z rozszerzonymi porami na skórze, więc myślę, że ta maska spodoba się Wam. Więc jeżeli masz na skórze takie problemy z trądzikiem, rozszerzone pory, myślę, że warto zrobić sobie taki tonik. To będzie tonik. Z czego będzie ten tonik? Już mówię. Przede wszystkim potrzebujemy soku ze świeżego ogórka. Obieramy jednego ogóreczka ze skórki, ścieramy go drobno na tarce i drobniutko ścieramy i odciskamy. Sok z ogórka jest naprawdę bardzo wartościowy w walce z takimi stanami jakimi zapalnymi na skórze, ponieważ wspaniale łagodzi. Łagodzi, jednocześnie chłodzi, nawilża. Także mamy już odciśnięty tutaj ogóreczek. Do soku z ogórka dolejemy odrobinę wody przygotowanej, schłodzonej. To będzie około 2 łyżeczek. Czyli przyjmijmy, że mamy 2 łyżki soku z ogórka i dokładamy 2 łyżki wody. Do tego bierzemy ocet jabłkowy, ja tu mam swojej produkcji. I tego octu użyjemy też około 1 łyżeczki. Ocet wspaniale oczyszcza martwe komórki ze skóry. Oczyszcza skórę, zwęża pory. Następnie dodamy sodę oczyszczoną. Ja tutaj mam około łyżeczki, tak? Łyżeczkę sody oczyszczonej. To taka malutka łyżeczka. O, tyle w zupełności wystarczy. I teraz co musimy zrobić, to wymieszać. Dokładnie wymieszać. I otrzymujemy tonik, który fajnie zwęża rozszerzone pory. Pozwoli też nam wysuszyć trądzik. Jak możemy go użyć? Możemy go użyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy namoczyć sobie wacik i posmarować. Przemywać sobie tym skórę. I tak będzie chyba najprościej. Po prostu sobie go przelać do jakiegoś słoiczka, załóżmy, żeby go mieć pod ręką i sobie po prostu go przemywać. Jeszcze zobaczę, czy mi się tutaj dobrze rozpuścił. Ta soda, czy się dobrze rozpuściła? Myślę, że tak. Dobrze.